fanty, czyli żeglarskie piosenki, sięgają XVIII wieku, kiedy to były śpiewane na żaglowcach, pomagając wioślarzom w długich, monotonnych czynnościach wiosłowania. Początkowo były wykonywane a cappella, później również w akompaniamencie prostych instrumentów. Z szantami do Nyskiego Domu Kultury przyjechali Dominika Żukowska i Andrzej Korycki. Słuchacze mogli poczuć na twarzach morską bryzę, walczyć ze sztormami oraz odpocząć w portowej tawernie. Wszystko za sprawą Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego, których pieśni przeniosły zebranych na pokład okrętu zwanego żeglarskim życiem. Dzielacie naszą radę. Na koniec ciężkiego dnia, na koniec ciężkiego dnia, gdy słońce już w lesie zaczyna się chować. To nie wiem jak wy, ale ja, proszę bardzo. Dobrze, ja lubię tak sobie odciut pożegnować. Szklaneczka cieszy. Przed koncertem nasi reporterzy mieli przyjemność porozmawiać z artystami. Przede wszystkim poruszamy się w klimacie ballady. Oczywiście chcąc tak jakby zadowolić naszą żeglarską brać, która przychodzi nas słuchać i z nami śpiewać, wplatamy do naszego repertuaru również szanty, tylko że wtedy one są troszeczkę tak zmieniane, trochę takie może świeższe spojrzenie na te piękne, stare pieśni pracy. Na szczęście, bo śpiewamy tylko to, co lubimy, tylko to, co nam się podoba i mamy ogromne szczęście, że ludziom też się to podoba i chcą tego słuchać. Trudno jest to nazwać karierą i nie lubimy tego słowa. Kariera mi się kojarzy z zarabianiem pieniędzy i śpiewaniem czegoś za wszelką cenę, żeby się przypodobać publiczności. Także traktujemy to jeszcze póki co właśnie jako pasję i oby jak najdłużej. Co sprawia, że szanty są popularne nie tylko wśród żeglarzy, ale także pośród zwykłych ludzi? Zebrani goście opowiedzieli, jak zaczęła się ich przygoda z szantami. Bardzo dawno temu spotkałam bardzo sympatycznych żeglarzy. Przy okazji tych spotkań śpiewaliśmy różne żeglarskie piosenki i stąd miłość do tych właśnie piosenek. Natomiast dzisiaj jestem na koncercie tej dwójki wykonawców, których znam, na koncertach, których już byliśmy z mężem wielokrotnie. Tutaj należy do klubu żeglarskiego. Zacząłem od pływania tutaj po Bałtyku, od morza i mniej więcej tak to się zaczęło. Poznałem wspaniałych ludzi tutaj w klubie żeglarskim i utrzymujemy tradycję między innymi w ten sposób, uczęszczając właśnie w takich spotkaniach. Żonę zaraziłem swoją pasją, także wszędzie, gdzie tutaj po prostu jest taka okazja, no to podejrzujemy, by razem pobawić się, pośpiewać. Duet, który po raz kolejny gościł w Nysie, jest bardzo dobrze znany w środowisku nyskich żeglarzy, dla których oprócz koncertu spotkanie było okazją do uhonorowania Andrzeja Biesiekierskiego. Wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę, bo do prawdy czyż warto inaczej na ziemi tej żyć. Zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę, bo do prawdy czyż warto inaczej na ziemi tej żyć. Koncert za nami, natomiast dla wszystkich, którzy chcieliby choć przez chwilę doświadczyć niezwykłej atmosfery portowych opowieści, zamieściliśmy w internecie fragment koncertu. Od brzegu szklanego, po szklanego.